Dzień dobry, we wtorkowy poranek. Teraz dzisiaj? Bo już rachubę gubię. 30, nie wiem. Jest dzisiaj Wielki Wtorek. O, tak. Wielki Wtorek, tak. Jedziemy na Złomowiec. Projekt przyczepa powoli rusza. Jedziemy po materiały, akurat pozbędziemy się starych i jedziemy po nowe materiały na to, żeby obspawać, wzmocnić siłownik, takie rzeczy. Zobaczycie, jak będziemy na Złomowcu, raczej nie nagramy nic ze Złomowca, ale jak będziemy wracać, to może coś tam złapiemy. Może coś tam złapiemy. I co? Pomierzyliśmy sobie co i jak. Także wstępnie mamy plan, bo tu wiecie, projekt musi ruszyć na grubo, bo zakład mamy i nie możemy go przegrać. Z kolegą Marcinem pozdrawiamy. Maniek się kuje dwie flaszki bimbru. Nie odpuścimy. No, także 60 wyszykowana, naszykował Stachu rano. Uciekać. Znowu wyszły te kury pierwszone. Gdzie? O. Rosły dopiero w niedzielę, uciekać. Dobra, poszły. Dobra, pakujemy się. Wytrę sobie jeszcze, żeby nie nabrudzić bardzo. Dobra, pakujemy się, zamykamy wrota i lecimy na nasz Złomowiec. Także widzimy się na Złomowcu. Tak jest. Rymuje się bardzo. Materiał zobaczycie, jak dojedziemy. No i wracamy. Lecimy na ostro. Minuta 8 i na powrocie już. Także lecimy. Zakupiono. Przymierzymy od razu, nie? No, materiał kupiony. Mieliśmy przygodę. Policja za nami jechała, strach był w oczach, ale dobrze przeszło. No i zobaczcie, takie te profile. Ta Tregra. Już pchnę. Pani nie męczy. Bo jak stanie, to już koniec. O, Lili tam wystaje. Jaka duża już. Które mierzymy? No ten krótszy, ten wymierzony, nie? Co jest Lili? Co jest Lili? Aś wyrosła. Aleś urosła. Co jest? Dobra, to dawaj tą 360. To? No. No to weź. Hec. Rzuciłem tą Tregrę z boku. O, połóż na ten już. Się wsunie. No i będzie. Na 360 jeszcze zostanie, o. Nie tak, tak, tak ją włożymy. Tak, i dwie. Tu się najwyżej wytnie i ją tak równo na to włożyć. Ja bym wziął to, wyciął ładnie i tu wsadził po prostu, no, i to obspawał. No, to wsadzimy. No.
Nie, dobra, dobra, bo my tu skracamy, na 3,5 skracamy, jeszcze parę centymetrów jest zapasu, także... To jest 3,60, weźmy, żeby nam przeciął na mniejsze, żeby nam się zmieściło, bo to wiesz, trzeba kupować całe. A i znaleźliśmy tam jeden kawałek, z tego dużego wytniemy także... jeszcze 3,5. No, chodź, rzucimy go od razu. It's... A tu chyba schowane, czy co? Tak, to jest... No bo parę centymetrów. No i zobacz, o. Tutaj tak. Już to widzę. Już jest dobrze. W gruncie ma... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Coś takiego, nie? I tabelka ostatnia na tu. Wzdłuż i elegancko będzie. Tak, no tutaj się wytnie i się od spodu można coś podłożyć. Podłożymy. Będzie dobrze. Będziesz pan zadowolony. Hyt. My się ogarnie ten agregat i tu zasieje to wszystko do środka. Żeby było więcej miejsca i manewrów. Czekaj, wiesz co robię? Może bicka pakować. Posunę tego. Ze 30 kg waży. Dobra. Elegancko. Tu się podkłada takie blaszki z profili, żeby na równi wyszło i... Luks. Także jest dobrze. Ale już coś jest ruszone. Siłownik jest, także... No to teraz zobaczycie tę paczkę, bo nam przyszła. Ostatnio nagraliśmy, także zaraz zobaczycie unboxing i jakie części, jaki siłownik przyszedł i oponki do przyczepy, do projektu. Dzisiaj dostaliśmy paczkę od firmy Agrobiz. Tak jest. Z którą będziemy tamten zabytek remontować. Będziemy robić przyczepę wywrotkę. Tak jest. Jednoosiową wywrotkę. Do 4-4,5 ton, zależy jak nam to wyjdzie. No, dostaliśmy części od firmy Agrobiz. To co, nie będziemy przedłużać. Czyli swoją powinność, a ja tu powiem. Dostaliśmy też, pamiętacie, mieliśmy kod rabatowy rolnikowo.pl 5%. Teraz kod się nie zmienił, ale jest zamiast 5% jest 8%. Także jeżeli chcecie, oczywiście będzie kod w opisie. 8% i tak. Jeżeli chcecie jakieś produkty zamówić z firmy Agrobiz, tak jest. No to wklepcie sobie kod rabatowy rolnikowo.pl, tak? Z tego co pamiętam. Tak jest, rolnikowo.pl, ta kropka musi być. I będziecie mieć zniżkę 8%, także no i są to już jakieś pieniądze. Zawsze na przesyłkę się zwróci, może przy większym zamówieniu nawet więcej. Tak. Wiadomo, od 10 tysięcy 8% to już 800 zł. To nie takie hopsiło. Dobra, zaczniemy może po kolei. Instalacja. Lampy LED. Tak. Tutaj mamy lampy. No powiedzmy, że to jest lewa. Niech będzie lewa. Mhm. Tutaj mamy prawą. Prawą. O, mamy. Jest i naklejka, która będzie widniała na burcie firmy Agrobiz. Tak żeby jest. Żeby uczcić to, że jest po prostu... Że współpracujemy. Przy produkcji przyczepy. Tak. Super się dało dostać. A właśnie, a propos naklejek, będzie niebawem niespodzianka. Dowiecie się również o szczegółach. Na fanpage'u naszym. Czyli też w jakimś firmy osobnym też zrobimy. Tak. Włóż to tutaj. Włożę to, tylko tę naklejkę, żeby nie popsuć. To połóż, żeby nie zamokło gdzieś. Nie, to ją wezmę do domu, wiesz. Dobra, co tu mamy jeszcze? Tutaj jest ta instalacja od przyczepy. D47, D50. Trochę ją zmodyfikujemy jak będzie trzeba, ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Nie będzie potrzeba. Elegancka, gruba instalacja, więc nie powinno się nic dziać. Także to jest chyba, to jest Polska, bo to jest Lublina. Tak, Lublina. Zakłady pracy chronionej. Jedne z lepszych chyba teraz mają. Lublina. Tak samo do ciągników to chyba lepszych tych nie mają instalacji. Okay. I opony. Ona jest konkretna.
z firmy Kabat. 16-płócienna, no, czyli jest. To nasz na jedną chyba tam było ponad 2 tony, jedna może utrzymać. Wytrzyma. Opa. Także powiem wam, że opona jest konkretna. O wiele większa jak ta poprzednia. O kurde, ale kapcie. Kto to założy? Trzeba będzie do kapciarza. My dzisiaj trochę na galowo, bo byliśmy z psem. No super. Kapcie piękne, powiem wam. No nie? Ale będzie się prezentować na kapciach. No, pokaż jeszcze zbliżenie, jaki to jest rozmiar, żeby ja bym 11,5 na 80, 15,3. Tak. I tu gdzieś jeszcze powinno pisać, ile par płócien. Nie wiem, nie widzę. Tutaj jest max na jedną 2 tony 570. 16 to 16, jest tak, 16 płócien. No i co jeszcze mamy? Najważniejsza rzecz. Siłownik z kulami. Tak, siłownik. Kto to się wygnie? Dobra. Tak, to się wygnie tą. Kule. Kule. O kurde, jakie kule. Potężne. Trzymaj. Kto to wspawa? Ale trzeba będzie potworem. Trzeba spawacza. Trzeba będzie potworem spawać. Gumy. Gumy są ten, żeby było odboje. Odbojowe. Też będą wykonane. I teraz najważniejsza rzecz. To nie takie hopsiu, powiem wam szczerze. To nie takie hopsiu. O kurde. No powiem wam, że za 30-40 kilo. Potężny jest siłownik. Tak. Ile ma? 6 tony? 4-6 ton. Tak, chyba do 6 ton. Do 6 ton, no. 6 ton. Także nie drgnie. Będzie trzeba trochę oleju napompować w niego. Trzeba będzie do 60 ma chyba więcej litrów. Ponad stan. Bo jak pójdzie to. Tak, ale no wszystko jest, zabezpieczenia są. Także tylko będzie na kuli elegancko. Tak. Można z niego zrobić, że tak powiem, wywrotkę na trzy strony. Widzę, to jest kalamitka do smarowania, takie zabezpieczenie dali. Tak, no to są takie specjalne, no, żeby no, to wiesz, chodziło, żeby wszystko chodziło fajnie, no. Także co tu jeszcze? No można zrobić trzystronne. Na trzy strony wywrot, ale my będziemy robić prawdopodobnie tylko na jeden, na tył, bo mi po prostu nie jest taka potrzebna. Tak. To tylko będzie do zboża i głównie pod zrobimy jeszcze z tyłu zasuwę, żeby można było sypać skiprować przez minkę, tak. I co? Śruby 8-8 skręcone, także potężne, fajne. Tak. Na pewno się nie obrobią. No i co? No te kule potężne, no jeszcze część części przyjdzie w innym terminie. Tak, to takie podstawowe. Tak, takie podstawowe. Żeby są wspawać. Zajmiemy się na początku projektu. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zaczniemy działać. Wytniemy tą ramę, tak jak mówiliśmy, zdejmiemy ją. Zdejmiemy ją właśnie. Będziemy z korozji czyścić i później siłownik. Siłownik będzie pierwsze co umiejscowiony i sprawdzanie tak wywrotu, a dopiero dalej będziemy poszukiwać. Dalsze prace. Pracę. Co powiesz jeszcze? No co mogę powiedzieć? Że mamy dzisiaj końcówkę w przyszłym tygodniu. 28, co jest dzisiaj? 27, 5? No jakoś tak chyba. No to przyszły tydzień będzie początek kwietnia i tak jak mówiliśmy w początku. Czyli po świętach będziemy działać. Tak jest, po świętach będziemy działać, będziecie widzieć. Jeszcze na złomowiec po część, po materiał. Już tak. Blacha, o blacha już jest. Kiedyś kupiłem blachę. Blacha na spód jest 3 mm powinna wystarczyć. Płaty, 3 arkusze. 2 metry na półtora? Na półtora z tego co się orientuje. Także starczy. Także starczy. Będziemy sobie działać. Na burty będzie inna, bo będzie gięta specjalnie. Ale to już zobaczycie. Zobaczymy. Także dziękujemy jeszcze raz firmie AgroBiz za pomoc przy projekcie tej oto przyczepy. Tak jest. I wszystkie części będziecie mieć w opisie filmiku, jeśli by wam się spodobały, potrzebne były wam po prostu do przyczep. Projektu, tak. Tak. Może ktoś zobaczy, jak będziemy robić i będzie chciał tak samo zrobić. Tak, tak samo właśnie będzie chciał może zrobić i co? Zachęcamy do kupna z naszego kodu rabatowego rolnikowo.pl. 8% przy zamówieniu dostajecie taki rabacik. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, nie? No. To pozdrawiamy was, trzymajcie się. I do następnego odcinka, tak mam jest nadzieję, że no już ruszymy z pracami, będzie się działo. Bo już pogoda będzie i także trzymajcie się, pozdrawiamy. Pozdrawiamy.